Cześć, tu znowu moje przepiórki. Tak jak widzicie tą osłonę, o której wam opowiadałem, to z poliwęglanu jest, bo już zimno. I tutaj wiatr nie dochodzi, nie widać te przepiórki przez ten poliwęglan. Tutaj mam wiaderko z paszą. Jak widzicie, to jest trochę dodatku dla niosek. Miarkę zrobiłem, tak jak dla gołębi, tylko ta dla przepiórek. Tutaj woda w butelce po piwie, bo żeby tak się odstała, żeby nie była taka ciepła. Szpachelka i tu z poliwęglanu. Tak ją do góry unoszę. I przepiórki mają słomę, bo też zimno, żeby ją od dołu nie podwiewało. Chodzą sobie ładnie. Przepióreczki. Karmidło. Wczoraj na wieczór jajko dostały, jeszcze nie zjadły wszystkiego. Tutaj woda. Taca jest sprzątana pod spodem. I tak ładnie przepióreczki sobie chodzą. Czyściutko jest dzięki siatce. Nic nie zostaje. Tutaj też jest tu te okno z poliwęglanu. Mam jaśniutko, ale też nie tak, że mi słońce razi, ale też ciepło. Tam siateczka jest taka drobniejsza niż ta. I tak. Co by tu więcej powiedzieć? Poidło. Karmidło. Takie długie. I przepióreczki. Z poliwęglanu tak się zamyka. To jest taki nadrucik założony. Tutaj tą górną pokrywę się odkrywa. Tu się otwiera do zabezpieczenia nadrucik, żeby się nie otworzył. Przepiórki widać. Co spacerują. Pije jedna. A pije. To właśnie jest do karmidła wycięte w siatce. Takie dziurki. Pokażę. Głowę wyciągam. O, widzicie? Wycięte. Oszlifowane. Czyściutko. A jeśli macie pytania, to piszcie w komentarzach. Macie pomysły na odcinki, też piszcie. Na pewno skorzystam. No to ten kanał ma wam też pomagać. Ja mam swoją wiedzę przekazywać, którą mam, albo co doczytam, co wiem, co mi ktoś inny powiedział, jest sprawdzone. No to tak, myślę, że na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania, komentowania i lajkowania.